To może być jedno z najciekawszych wydarzeń sportowych tego roku. 20 września w Bieszczadach wystartuje pierwsza edycja imprezy Zaporowy Maraton. Do wyboru uczestników będzie półmaraton i maraton oraz Nordic Walking i triatlon. Zawodnicy, którzy stawią się na starcie, będą musieli zmierzyć się z górzystym terenem i chłodnymi o tej porze roku wodami jeziora Solińskiego. Do wyboru będzie kilka tras o różnym stopniu trudności. W triatlonie może wziąć udział każdy, kto umie pływać, jeździć na rowerze i biegać. Najmniejsza odległość, jaka jest do przebycia, to jest pół kilometra płynięcia, 22 km jazdy na rowerze i 5 km biegu. Impreza cała rozgrywa się akurat triatlon na dwóch zaporach, na zaporze w Myczkowcach i na zaporze w Solinie. Trasa rowerowa będzie biegła przez trasę, przez zaporę w Solinie na górę Jawor i z powrotem do Myczkowiec. Strefa zmian będzie umieszczona na zaporze w Myczkowcach i start dla pływających osób będzie z zapory w Myczkowcach na jeziorze Myczkowieckim. Mimo że impreza dopiero debiutuje w Bieszczadach, organizatorzy liczą na sporą frekwencję. To ma być wydarzenie nie tylko sportowe, ale i rodzinne. Chcieliśmy wszystkich zaprosić na imprezę Zaporowy Maraton. Mamy nadzieję, że wszyscy dostaną to, na co oczekują, czyli dobre doznania sportowe plus świetną zabawę na terenie Magii. Będą koncerty, będą rzemieślnicy, będą świetne nagrody w postaci medali dla każdego, które są odlewane z brązu i są robione w całości ręcznie. Będzie dużo dobrej zabawy, dobrego jedzenia i mamy nadzieję, że piękna pogoda. Zapisać się na zawody można do 18 września na oficjalnej stronie imprezy zaporowymaraton.pl. Tam też dostępne są najnowsze informacje o zawodach i towarzyszących im przedsięwzięciach. Patronat nad imprezą objął portal isanok.pl.